Witam serdecznie. Właśnie wróciłam z kina, byłam na filmie Zielona Granica. Z kolei parę dni wcześniej, w niedzielę, byłam na filmie Sound of Freedom, czyli Dźwięk Wolności. Oba bardzo ważne filmy i chciałabym w tym wideo podzielić się swoją pierwszą reakcją, pierwszymi wrażeniami, gdyż oba te filmy uważam za na tyle ważne, że zasługują na więcej niż jedno wideo z mojej strony. Na filmie Sound of Freedom byłam już w niedzielę. Ideą tego filmu jest zainteresowanie ludzi tematem handlu ludźmi, gdyż jest to temat, o którym się o wiele za mało mówi, jak na to, jak poważny i masowy jest to problem. Ten film mnie tak poruszył, że wiedziałam, że muszę mówić i edukowałam się, zbierałam informacje. Wahałam się także, czy dzielić się tymi informacjami, do których dotarłam, bo w zasadzie ja nie mam dostępu do żadnych tajnych informacji, niczego ponad to, co i wy sami możecie wyczytać w internecie. Z drugiej strony też myślałam, że być może nie każdemu w ogóle się chce szukać. Nie każdy jest tak bardzo zainteresowany tym tematem i prawdopodobnie nie każdy, podobnie tak samo jak ja przed tym filmem, nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo poważny, masowy i bliski nam jest ten problem. Bo to są rzeczy, które dzieją się obok nas, które dzieją się także w Polsce. Być może my nawet czasem tego nie zauważamy. Co wiem na pewno, to to, że tamten film nie może pozostać bez echa, także z mojej strony. Na pewno jeszcze muszę przygotować jakieś wideo na ten temat. No i teraz dzisiaj byłam na kolejnym ważnym filmie Zielona Granica. Może jeszcze powiem na swój temat, że ja generalnie rzadko chodzę do kina, ponieważ nie mam takiego ciśnienia, aby oglądać filmy najnowsze, hity kinowe. Jestem w stanie spokojnie poczekać, aż jakiś film ukaże się na Netflixie, HBO i sobie w innym terminie, rok później, czy obojętnie kiedy, obejrzeć sobie ten film w internecie, więc rzadko chodzę do kina. Niemniej na te dwa filmy poszłam, wiedząc, czego dotyczą, i pomyślałam, że zrobienie wyjątku, jednak pójście do kina, zapłacenie za bilet, będzie formą niemalże manifestu politycznego. Opowiedzenie się za czymś, udzielenie poparcia, ale przede wszystkim także będzie to formą podziękowania twórcom za to, że podejmują trudne tematy. No i teraz najważniejsze, być może jesteś ciekawa, który z tych filmów zrobił na mnie większe wrażenie, który bardziej polecam, który wyżej oceniam. Na Filmwebie mój syn przed chwilą sprawdzał i podpowiada mi, że Zielona Granica zyska ocenę 3,2 na 10. Natomiast Sound of Freedom 8,2 na 10. A jak ja wstępnie oceniam oba te filmy? Jeżeli chodzi o film Zielona Granica, jak dla mnie jest to chyba najlepszy polski film, jaki w życiu widziałam. Ocena mojego syna, bo byliśmy razem. On twierdzi, że jest to najstraszniejszy horror, jaki w życiu widział. A zatem, jeżeli wybierasz się do kina, wahasz się, Sound of Freedom czy Zielona Granica, ponieważ chcesz obejrzeć coś, co mówi o rzeczywistości, o sprawach ważnych, a nawet najważniejszych, nie chcesz tracić czasu na jałową rozrywkę, to spośród tych dwóch jednak bardziej polecam film Zielona Granica. Jak dla mnie to film, który bezwzględnie powinien przejść do historii polskiej kinematografii, a nawet to on powinien być polskim kandydatem do Nagrody Oscara. Chyba nie muszę także mówić, że moim zdaniem to najlepszy film Agnieszki Holland, bo skoro twierdzę, że jest to najlepszy film moim zdaniem w historii polskiego kina, to chyba jest to oczywiste. Film bardzo odważny. Jestem wręcz pod wrażeniem Agnieszki Holland jako osoby, że taką mamy osobę w tym kraju. Jeżeli chodzi o oceny, gdybym to ja miała gdzieś tam gwiazdeczki wstawiać, nieco bym się zawahała, bo z jednej strony, tak jak mówię, film wstrząsający, absolutnie ważny. Chciałoby się od razu z marszu wstawić 10 gwiazdek, ale mam pewną wątpliwość. Nie do końca rozumiem, dlaczego pod koniec ten film zostaje stopniowo rozmiękczany, nieco inną narracją. Rozumiem, że Agnieszka Holland chciała powiedzieć bardzo dużo od różnej strony, nie chciała być zbyt surowa w swojej ocenie. Nie rozumiem, dlaczego pod koniec filmu pojawia się nagle motyw uchodźców ukraińskich i przedstawiona jest granica z Ukrainą. Czy to ma ocieplić wizerunek nas, Polaków?
Mój syn, który jak wiecie jest lekko autystyczny, co oznacza, że reaguje emocjonalnie i mówi szczerze, on tak to skomentował. Ten fakt, że tych uchodźców z Ukrainy przyjmujemy i to z otwartymi ramionami, a tamtych potraktowaliśmy no tak koszmarnie, to tym bardziej to uwypukla niesprawiedliwość, że ta niesprawiedliwość aż tak strasznie kłuje w oczy, że już byłoby bardziej fair, gdyby i tym Ukraińcom zamknąć granice, że to tym bardziej razi, że Ukraińców przyjmujemy. Że nie powinniśmy, że to jest tak niesprawiedliwe, że ich przyjmujemy, że już lepiej, żebyśmy ich nie przyjmowali. Przynajmniej nie byłoby to niesprawiedliwie, tak skrajnie. No moim zdaniem też nie mamy żadnego powodu do dumy. Aczkolwiek dla mnie każde życie się liczy i to dobrze, że jeżeli tutaj jakieś życie uratowaliśmy, ale w żaden sposób nie powinno to umniejszać naszych win wobec tamtych osób, które zginęły w lesie. Zginęły czy nawet ucierpiały. Nigdy nie powinniśmy używać tego jako kontrargumentu. Ostateczne świadectwo o nas wystawia ta osoba. To jedno życie, które najbardziej ucierpiało z naszego powodu. Wiem, co za chwilę będzie się działo w sekcji komentarzy. Będziecie pisać, że no, sprawa jest trudna i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście znam te wszystkie argumenty i pozwólcie, że ja nawet dzisiaj w tym wideo nawet nie zacznę żadnej polemiki czy nawet rozmowy na temat tej sytuacji międzynarodowej i tak dalej, i tak dalej. To wszystko wiemy, ja to na razie pomijam. Ponieważ w tym konkretnym wideo chcę tylko i wyłącznie podzielić się swoimi pierwszymi wrażeniami, pierwszą reakcją na to, co zobaczyłam bezpośrednio po przyjściu z kina. I w swojej pierwszej reakcji chcę przede wszystkim powiedzieć to, że jestem pod mega wrażeniem. I wiem, że na pewno jeszcze nie jeden film poświęcę tej tematyce i być może w kolejnych odcinkach będę rozmawiać z wami, jak to można było inaczej rozwiązać. Teraz chcę tylko powiedzieć, że jeżeli nie byłeś na tym filmie, gorąco polecam. Jeszcze a propos reakcji samej publiczności, jeżeli chodzi o Sound of Freedom, co warto podkreślić, sala była wypełniona po brzegi. Jak już była pełna, jeszcze weszła grupa ludzi i szukała gdzieś wolnych miejsc, żeby się wciskać. Ja nie wiem, czy oni już nie mieli przydzielonych miejsc, że jeszcze się wciskali, jeszcze szukali miejsc, żeby albo nawet by chyba już usiedli nawet na schodach. Po prostu wyprzedali chyba co do jednego wszystkie bilety możliwe. Z kolei, jeżeli chodzi o Zieloną Granicę, nie było kino wypełnione. No inna sprawa, że na tym filmie byliśmy w środę, a na tamtym filmie w niedzielę. Być może niedziela jest lepszym dniem. Na Zielonej Granicy byliśmy dzisiaj w środę. Natomiast po zakończeniu seansu publiczność reagowała owacjami. Wszyscy zaczęli klaskać. A raczej nie spotykam się z takimi reakcjami w kinie, żeby w kinie publiczność klaskała. Taka była reakcja publiczności. Ponieważ jest to po prostu zajebiście dobry film. Polecam i gorąco gratuluję Agnieszce Holland. Jestem naprawdę pod wrażeniem. Wrócę do obu filmów, chyba nawet jeszcze nie raz. Oba filmy są bardzo ważne. Dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia następnym razem.